Kiedyś zegarek spełniał funkcje użytkowe, tak? Natomiast obecnie no, wiemy, że wszędzie mamy dostęp do tego, jaki jest czas i nie po to nosi się zegarki, żeby wiedzieć, która godzina, tylko jest to element biżuterii, element prestiżu. Dla mężczyzn jest to tym bardziej element biżuterii, bo tutaj jest ta możliwość zdecydowanie mniejsza niż u pań okazywania się, powiedzmy, takimi dodatkami. No nie wiem, czy Państwo pamiętacie, często w niektórych filmach pokazywane są garderoby męskie, gdzie wyłożone są garnitury, koszule, krawaty i zegarki. I właśnie zegarek taką funkcję spełnia. Dla niektórych jest to element, dzięki któremu mogą podkreślić swój status społeczny i tę funkcję obecnie spełniają zegarki, a nie funkcje użytkowe. Rynek zegarkowy jest podzielony. Bardzo rośnie rynek zegarków luksusowych, ale zegarki fashion, jak również zegarki, nazwijmy, hobbystyczne, również rozwijają się w tym kierunku, bo rośnie liczba ludzi zainteresowanych zegarkiem jako właśnie pewnego rodzaju hobby.